Widzowie, witam. Kolejny odcinek Wiedźmin 3 Dziki Gon. Możecie zostawić lajka, komentarz, suba na sam dobry początek serii. No, powiem o tak, jest to 50 odcinek, ale prawda jest taka, że tych odcinków będzie z 200, więc można spokojnie to nazwać początkiem serii, co ciekawe. Słuchajcie, zaczynałem w dość nietypowym miejscu, bo tutaj na tym ekranie głównym. Kurwa, przepiękne jest tutaj ta sceneria, to trzeba przyznać. Ponieważ chciałem wczytać wam grę i pokazać wam, słuchajcie, cutscenkę, która się wyświetla w momencie, kiedy właśnie wczytujemy gierkę. Tam, gdzie pozostawił ją elfi czarodziej. Nie było jednak czasu na długie powitania, bowiem na wyspę dotarł Dziki Gon. Trzeba było uciekać, więc Ciri teleportowała siebie i Geralta do Kermoren, gdzie czekali przyjaciele. Wojownicy Dzikiego Gonu nieustępliwie ścigali Wiedźminkę i dotarli do Kermoren niedługo po niej. Rozgorzała wielka bitwa, która skończyłaby się śmiercią wszystkich obrońców, gdyby nie gwałtowna manifestacja magicznej mocy Ciri. Dziki Gon musiał się wycofać, ale wojna nie została jeszcze wygrana. No, zdecydowanie nie, słuchajcie. Nawet bym powiedział, że została przegrana, bo niestety tam płynie nas serdecznie wujcio, papcio, no trochę taki stary był dla nas Wesemir. No i co? Mamy tutaj, słuchajcie, żałobę, ale musimy iść dalej, musimy porozmawiać z Avalachem o naszym następnym kroku i co robimy dalej. Ja pierdolę, nigdy mnie nie przestanie zadziwiać ta sceneria. Słuchaj, Avalach, trzeba tutaj przedyskutować. Wiem, że to będzie mega długa kascenka, także przygotujcie się na 20 minut gadaniny. Nie mieliśmy okazji porozmawiać. Dziękuję za pomoc i za to, że opiekowałeś się Ciri. Później będzie czas na podziękowania. Teraz musimy zabrać stąd Zirael i ukryć ją, a potem zgromadzić większe siły. Do Kermoren przybyli wszyscy, na których mogliśmy liczyć. Dlatego trzeba poprosić o pomoc wrogów. Najlepszą bronią przeciw Gonowi jest magia, więc potrzebujemy czarodziejek. Mistrzyń magii. Masz na myśli Loże? Większość członkiń Loży albo nie żyje, albo się ukrywa. Filipa Eilhart, Margarita Lozontil i Fringilla Vigo prawdopodobnie wciąż żyją. A Francesca i Ida? Myślisz, że się zgodzą? Żyją de facto dlatego, że nie pomogliśmy Radovidowi. Musimy je przekonać. Całkiem możliwe. Wolisz sama porozmawiać z Keirą? Chyba tak będzie lepiej. Chyba nie mamy wyjścia, nie chcę angażować w to Loży, chyba nie mamy wyjścia. Nie ufam Loży, ale chyba nie mamy innego wyjścia. Rzeczywiście nie mamy. Zresztą jak Ciri zginie, to zginie nasz zamiast świat, więc... członkini Loży dostaną amnesję i schronienie na terytorium Nilfgaard. O! To będzie nasza karta przetargowa. Triss, chcę wyruszyć na poszukiwanie czarodziejek jeszcze dzisiaj. Pomożesz mi? Oczywiście. Mam nawet pomysł, jak zacząć. Gówno! Znowu zaczynacie układać plany i nikt mnie nie pyta o zdanie! Mam tego dosyć! Nie dam się nigdzie wywieźć jak tobołek! Gówno! Nie chcę siedzieć założonymi rękami! Mam dosyć czekania i ukrywania się! Musimy cię chronić? Masz rację, musimy cię chronić. Nie możesz się narażać. Traktujecie mnie jak chorągiew, którą trzeba bronić przed wrogiem. Nikt z was nie ma dosyć odwagi, żeby wyjść naprzeciw zagrożeniu? Jeśli sami ich nie zabijemy, w końcu zginiemy wszyscy. O, ale ta Loża to może pomóc akurat chyba. Mogłaby. Pójdę za nią? Lepiej za nią pójdę. Zaczekaj, dziewczyna potrzebuje czasu. Trzeba pozwolić jej przejść przez żałobę. Potem jak najszybciej powinna rozpocząć trening panowania nad zdolnościami. Czy te nauki naprawdę są konieczne? Widziałeś, co zrobiła. Może być większym zagrożeniem niż Gon. Dobrze. Zostaniemy jeszcze trochę w twierdzy. Potem dołączymy do ciebie i Triss w Nowigradzie. Spotkamy się u Jaskra. Chodź, Jen. Im wcześniej wyruszymy, tym lepiej. Do zobaczenia. I co, to tyle z naszej rozmowy? Jakieś rozmowa o planach miała być? Chyba, że tym planem jest właśnie nauczyć Ciri panować nad umiejętnościami i się tam spotkać w tym u Jaskra. Ale to dość chujowy plan. Myślę, że moglibyśmy wykminić coś lepszego. Ta Loża to była całkiem mądra, całkiem niezły to był plan. Raz? A, dobra. Chciałem, żeby mnie nie słychać. Rozumiesz?
Zniechęciłaś się po 8 próbach. To ile razy mam próbować? Tyle, ile będzie trzeba. Ale nic mi nie wychodzi. Ta, pogadam. Potem do tego wrócimy. Skumaliśmy. Z wahadłem też ci na początku nie wychodziło. O, Geralt, proszę cię. Wahadło przy tym to był spacerek. Zresztą nie o to chodzi. Więc w czym rzecz? Avalach mówi, że póki nie przestanę myśleć o bitwie, nic z tego nie wyjdzie. Ale tak się składa, że jakoś nie w głowie mi małe kotki i budyń waniliowy. Powiedz, jak ty to robisz? Co? Że choćby nie wiem, co się działo, zawsze potrafisz się zebrać do kupy. Odpuść sobie, nie musimy być, nie musisz być, wiem, co cię rozśmieszy? Jest pewna stara metoda. Nauczył mnie jej Vesemir, a jego nauczył Barmin. Wyprowadzisz mnie w góry i każesz pić napar z szaleju? To pradawna metoda skeligijskich druidów. Zawsze działa. Hej! Czekaj, pożałujesz! No, jest bitwa śnieczkowa prowadzona. Pamiętam tą scenę. Dobra, rozpierdalam cię. Ty, hey, to... Oszukujesz! Jak? Poczekaj, pokonaj Ciri w walce na śnieżki. Już. A czemu ja tak chodzę jak jakiś cymbał? Poczekaj. O, dobra, teraz mogę biegać. Dobra, musimy pokonać Ciri, tylko ja nie wiem, jak się rzuca tu śnieżką. Ja mam rzucić śnieżką. A tabem. Kurwa. Chodź tu. Gdzie ty jesteś? Czy to jest giga nie fair akurat? Ty. Przestań. A, muszę stać przy tym. Nie, nie mogę cię rzucić. Hal, stop. Kurwa, uniki wale. Ty, jak ją pokonać? Zbierz śnieżki. Jak? Ja mam zebrać śnieżki. A, pewnie pod E do tego muszę podejść do jakiegoś tutaj. O, właśnie. Dobra. Jakieś tutaj górki śniegu. Dobra. No chodź tu. No kurwa. Ja mam tu przyjść, ty tu chodź. Oszukistko. O, teraz dojazd. Jest, mamy to. Dobra, uniki. Ty, a to nie jest tak, że jak ona się teleportuje, to dziki gon łapie? Ale wydaje mi się, że w sumie teraz to oni i tak wiedzą, że ona jest w Kermoren, więc bez znaczenia. Dobra, dwa ciosy od razu, dwa. A, nie udało się. No, to taka łatwa. Dla dzieciaczków. Ale słabizna. Trafisz kiedyś? Kurwa, zaraz mi się oczy bolą od tego, jak ona tak skacze. Poskacz na moim diku. Pyk. O! Nie no. Ty, jak ty tak lubisz... Jak ty tak lubisz przegrywać, to nie dziwne, że kurwa Vesemir zginął. To co teraz? Wtedy było nie przegrać. Zobaczę, gdzie jest nasz ulubiony wiedzący. Metoda chyba jest tak zwana działająca. Ostatnio wybrałem coś innego, jak skipowałem tą cutscenkę i trwała ona bardzo długo. Wstawaj. Co?
chyba wybrałem opcję dyplomatyczną porozmawiania. Konie już osiodłane. Ciri, ledwo świta. Dokąd chcesz jechać? Do Velen. Za parę dni na Łysej Górze będzie sabat czarownic. A wiesz, kto jest gościem honorowym? Nie interesuje mnie to. Nie no, oświeć mnie. Nie wiem, oświeć mnie. Imlarit. Nie będzie lepszej okazji, żeby go dopaść. Skąd ci to w ogóle przyszło do głowy? Chcę pomścić Vesemira. Sabat to idealna okazja. Imlarit będzie wśród swoich. Pijany i rozbawiony. Nie będzie się spodziewał ciosu. Co na to, Avala? Skąd wiesz o sabacie w ogóle? Skąd o tym wszystkim wiesz? O sabacie i o Imlaricie? Avalach opowiadał mi o tych, którzy nas ścigają. Twierdzi, że wiedza daje przewagę. Chodź, pogadamy po drodze. Najpierw muszę jechać do cesarza? Zaczekaj, nim wyruszymy, musisz o czymś wiedzieć. Wiesz, że cesarzowi bardzo zależało, żeby cię odnaleźć. Yennefer wspominała. Chciał, żebyś do niego przyjechała. Czemu mi to mówisz? Oj. Bo to może być ostatni moment, jeśli chcesz zobaczyć się z ojcem. Myślisz, że powinnam jechać? Na twoje miejsce bym nie jechał? Sama podejmij decyzję. Nie, no nie wiem. No generalnie chcę, żeby Ciri, żeby to było dobre zakończenie. I chcę, żeby Ciri... No to mamy kilka zakończeń. Chciałbym, żeby Ciri była z nami. Ale... Sama podejmij decyzję. Sama powinnaś zdecydować. Ale ja pytam ciebie o zdanie. Powinnam jechać czy nie? Kurwa. To ciężka decyzja jest. Powinieneś. Dostanę za to pieniądze. Ale generalnie... No nie wiem, tak jakbym nie wiedział co... Bo ja wiem, co spowoduje pewnie ten wybór za opcję. Ale jakbym kompletnie nie wiedział i tak po prostu kierując się emocjami teraz, to bym powiedział, że tak, powinieneś jechać. Nie musisz tam zostawać, ale powinieneś z nim może porozmawiać. To tylko rozmowa. No właśnie. Skąd wiesz? A jeśli będzie czegoś ode mnie chciał? Obiecał mi, że nie będzie cię do niczego zmuszał. Czy powinnam jechać? W końcu to twój ojciec. Wyzima jest po drodze. Ostatecznie możemy o nią zahaczyć. Okej. Okay. No to jest taka średnia decyzja, ale... W drogę. Pewnie, że tak. W końcu może będę miał opcję gdzieś tu po podróżowaniu. W Kermoren, która nieomal zakończyła się śmiercią. Ulepszam sobie pancerze, założę inne. Zemście na dowódcach Dzikiego Gonu. Pewnej nocy obudziła Geralta i przekonała go do wyprawy do Velen. Ciri wiedziała, że na szczycie Łysej Góry spotka Imlarita. Postanowiła go zabić. Okej. Okay. Łysa Góra. Miach czubek mojej głowy. Czy teraz mam włoski? Ja mam ciekawe tutaj, mi się układa, jakby ktoś mi to wyciął. Nie wiem, czy widzicie na kamerce. To było takie, albo miał bliznę. Nie jest wycięte, to po prostu tak mam. Chociaż może to światło? No nie wiem. Ale tak mam czasem, że tu tak jest dziwne. Wasza cesarska mość. Cała i zdrowa. Wasza cesarska mość. Geralt z Rivii i... Cirilla Fiona Ellen Rhiannon. Królowa Cintry, księżna Brugge i Duchessa Nassodden. Dziedziczka Inis Ard Skellig i Inis An Skellig, suzerenka Atre i Apiarra. Przyzwyczajaj się. Niedługo będą przed tobą klękać wszyscy o tym. Ciekawe, czy Cilina może zostać tym cesarzem. Może, może. Nie sądziłem, że dotrzymasz słowa, Wiedźminie. Jesteśmy tu ze względu na Ciri. Ciri chce wysłuchać, co masz do powiedzenia. Tak się stanie. Czas na zapłatę. Tak, nie spodoba jej się to. Ale 1000 golda? Bochman. Dzięki, pieniądze się przydadzą. Nie zrobiłem tego dla pieniędzy. Dobra, jebać.
Nie przyjechałem tu dobijać targów. Prosiłeś, żebym sprowadził twoją córkę i zrobiłem to. Ciri cię wysłucha. Potem ruszamy. Jesteś pewien? Już nigdy więcej nie musiałbyś czatować na potwory po kolana sobie. To ile on tam miał pieniędzy? Jestem pewien. Ty kurwa, cofaj. A dobra, nie cofaj, jest git. Rozumiem. Honor nie pozwala ci przyjąć pieniędzy. W takim razie w stajniach czeka na ciebie ogier pełnej krwi nilfgaardzkiej. Przyjmij go ode mnie jako wyraz wdzięczności. Dziękuję. A teraz wybacz. Chcę porozmawiać z córką. Okej. Tędy, panie. Tak, chyba zajebiście wybrałem jednak. Ty, ale ile tam było siana, ja się pytam. Nie mówisz, że do końca życia nie będę się musiał brudzić 100 tysięcy? Nie, no na pewno, nie pewnie za dwa koła by rzucił i on myśli, że tyle to wystarczy na cokolwiek. Za tyle to ja mam jeden... Jeden kamień runiczny. W takim pewnie przeprawiliście się brodem pod Banglean. Dobrze, że nie pojechaliście do Rindę. Tam ciągle jest gorąco. Radowid chce przełamać front zachodni. Ale nie ma szans. Nim księżniczka zostanie cesarzową, i tam zaprowadzimy porządek. Jestem pewien, że tak będzie. Nie wiadomo, czy Ciri się zgodzi. Ciri jeszcze się nie zgodziła. O, na pewno ma na tyle taktu, żeby nie pysznić się propozycjami, które nie padły. Ale przecież takich ofert się nie odrzuca. Czyżby? Czyżby. Znasz kogoś, kto nie chciałby zostać cesarzem Nilfgaardu? Swoją drogą myślałem, że takie historie rodzą się tylko w głowach rozpoetyzowanych bardów. Zaginiona córka największego władcy w dziejach kontynentu zjawia się w przeddzień jego ostatecznego zwycięstwa, by przejąć schedę po ojcu. Prostaczkowie uwielbiają takie historie i piękne, delikatne księżniczki, które... Geralt, zabieramy się stąd. No tak myślałem właśnie. Wzajemnie. Na nas już czas. Wielka szkoda, że nie możecie zostać. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja. A ja wręcz przeciwnie. No tak szczerze mówiąc to... Co? Kurwa. Mu się wydaje, że może mnie kupić, to się grubo myli. Zaraz powiem, co mam... Padły jakieś konkretne co mam do powiedzenia. O, bardzo konkretne. I bardzo absurdalne. Wybacz, ale przynajmniej na razie nie chcę mi się o tym gadać. Nie będę ci ciągnął za język. Jedźmy. Generalnie lepiej się wygadać. Chciałem powiedzieć, że z drugiej strony w sumie to chyba good... A to już było. Że chyba... tak, że chyba good end... Nie no, nie wkurwia mnie ten gościu, co tu gada, no. Jaskier. Co będzie od razu jakieś cutsceneczka tutaj? Będzie pewnie długa. Więc chciałem powiedzieć, tylko na szybko wam to powiem, że wydaje mi się, że dobre by zakończenie też było w momencie, kiedy ona by została cesarzową, bo jakby, jeżeli oczywiście byłaby szczęśliwa, bo to by była dla niej szansa, mogłaby zrobić, mogłaby być dobrą cesarzową, tak mi się wydaje. Więc to by było całkiem chyba okej zakończenie, ale już wiem, jakie zakończenie będzie, ale nie spoileruję. Tak mi się wydaje, chociaż z drugiej strony tu jest dużo zakończeń. Nilfgaard może przegrać, Radowid może wygrać, Radowida może nie być, Dijkstra może wygrać, zamach może się udać, zamach może się nie udać. Mega dużo zakończeń tu jest generalnie. Skellige może być agresywne, może być pokojowe, jest masa zakończeń. Na końcu na pewno sobie zobaczymy te wszystkie zakończenia. Chłopi bali się tego miejsca, a baron uważał, że panie lasu są bajką dla niegrzecznych dzieci. Swoją drogą, ciekawe co u niego. O. Nie żyje, powiesił się po śmierci żony. Jego córka jest w Nowigradzie. Ale bezpośrednio.
Tak, to jeszcze moja wina jest w sumie. Znasz te okolice? Ach, to mógł wiedzieć, że korale to nie to. Było to święte miejsce druidów, ale potem pojawiły się wiedźmy. Zniszczyły Welański Krąg i spaczyły święty dąb na szczycie góry. Raz do roku odbywa się tu wielkie święto. Sabat, na który schodzą się okoliczni chłopi. Podejrzewam, że Imlerit jest gościem wiedźm. Sporo wiesz. Avalach jest dobrym nauczycielem. To mógł wiedzieć, że panie lasu jednak rozmawiają o ulubionych kwiatkach swoich własnych ofiar. Może panie lasu nie tak najgorsze. Skąd wiesz, że znajdziemy Imlerita właśnie tutaj? Avalach mówił, że wszędzie na naszym świecie żyją stworzenia, które mają konszachty z elfami Enel. Velen są nimi wiedźmy. Ponoć Eredin wysłał do nich Imlerita z rozkazem, by miały oczy i uszy szeroko otwarte. Na wypadek, gdyby Avalach szukał schronienia w swojej kryjówce. Sądząc po liczbie uszu wiszących w lesie, potraktowały rozkaz dosłownie. Sądzisz, że Imlerit nadal tu jest? Lubi przyjemności ciała. Wino, seks. Wiedźmy hołbią go, co łechce mułego. Jestem pewna, że nie zmarnuje okazji i pojawi się na Łysej Górze w noc sabatu. Teraz sobie... Nic nie mówię zresztą, co sobie wyobraziłem. Nieważne. Róbmy, co mamy do zrobienia. Musimy wejść na szczyt góry i znaleźć Imlerita. Ale na pewno jakbym to poszukał, to bym to znalazł. To jest nie wiem, czy to najgorsze można powiedzieć, ale... Ale to dość pojebane. Generalnie. Ślady wielu stóp. Przeszedł tędy tłum chłopów. Chociaż... A, nic nie mówię, nie. Znaczy pojebane, no jakby... Wyjebane, nie? Czemu mi Gerwar tak chodzić, powiedz mi? Ty, a ty nie umiesz szybciej? Co ty... A, on chyba musi się tak ślimaczyć. Każdy sobie ogląda co chce, póki ktoś nie krzywdzi kogoś, to wyjebane. Avalach mówił, że słabością Imlerita jest próżność. Próżność? Stara się wywrzeć wrażenie na przeciwniku. Plus tym więcej rzeczy na świecie, tym więcej rzeczy do spróbowania. Zresztą nie dziwota. Był uczniem Avalacha. Jedyne, czego bym chyba tak w życiu nie spróbował, to jest właśnie już mięso, nieważne jakie dobre. Tak mi się wydaje. Ano, ja pomagać. Niech podejdą. Ale... Przyszli na święto, nie godzi się odmawiać im gościny. Nie przyszliśmy świętować, chcemy dostać się na szczyt góry. Nie przejdziecie przez bramę. Ale tam dalej są ogniska, dosiądźcie się, jadła i napitku nie zabraknie. Być może w tym roku panie zejdą do nas i będziecie mogli je zobaczyć. Dziękujemy za zaproszenie. Chętnie się przysiądziemy, prawda? Mów za siebie. Chodźcie za mną. Ale wciąga te wiedźmi, słuchajcie, powiem wam tak, ostatnio przez te 5-6 dni... O kurwa, jeleń. 5-6 dni nie grałem w ogóle w tego. Wiedźmina i jak sobie teraz usiadłem dzisiejszy dzień, to już mnie pochłania, nie? Że tylko mam ochotę tu siedzieć i grać w Wiedźmina, nie? I nagrywać z tego odcinki, bo to jest pojebane, jak to gra giereczkę wciąga. Dowiedzmy się trochę na temat tego świata. Jeśli są łaskawe. Mój ojciec opowiadał, że przechadzały się od ogniska do ogniska, słuchając próśb i skarg. Wtedy co roku czekamy, aż znów przyjdą. Czyli zdarzało się to dawno temu. Nie ma co liczyć na szczęśliwy traf. Tak, spróbujmy dostać się na szczyt góry. Powiedziałeś, że nie przejdziemy przez bramę. Co roku na górę wchodzą młodzieńcy i dziewczęta, ale nigdy więcej niż troje. Niech zgadnę. Młodzieńcy i dziewczęta nie wracają? Wracają szczęśliwi. Rzadko które zostaje potem w Velen. Ruszają szukać lepszego życia w świecie. A to ciekawe w sumie. A z jakiej okazji świętujecie? A co wam do tego? Co ty w skórze mierzysz, no? Białowłosy służył paniom, tak jak i my im służymy. Przez cały rok ślemy im dary, a tej nocy one obdarzą nas swym błogosławieństwem.
Spotkałam jeden z waszych darów dla wiedźm. Był zasmarkany, wystraszony i na oko 8-letni. Spokojnie. Powiedziałeś, że panie wam błogosławią. A, no tak toczą się nasze losy. Najpierw lato trudów w pełnym słońcu, potem deszczowa jesień, a po niej zima umierania. Czekamy tedy na wiosnę, kiedy wszystko, co martwe, odradza się, a z krwi i potu dąb rodzi nam żołędzie. Czasem kilka, czasem garść. I co robicie z tymi żołędziami? Starszyzna Velen zbiera się i radzimy. Jedni chcą je zmielić i pola obsiać, żeby był urodzaj. Drudzy mądrej kobiecie zanieść, żeby ulepiła piguły na suchoty. Garść zaklętych żołędzi starcza dla całego Velen. Nigdy nie starcza. Po co paniom wasze dzieci? My nie wiemy i nigdy nie pytamy. Nie wiecie? Ja wam powiem. Powiedzcie lepiej, co ma zrobić chłop z napotkaną na trakcie sierotą, kiedy jego własne dziecka płaczą z głodu. Ja wiem, co z nimi robią. Jesteście stąd, więc nie sądźcie nas wedle obcych praw. Zmieńmy temat. Ja. Dosyć już o tym. Mamy inne pytania. Maciusie chyba pływają w gardku, mi się wydaje. A nas już czas. Śpieszny to dobrze, że ja uratowałem te dzieci. Rozumiem. Aż płoniemy z niecierpliwości. Chodź, Geralt, musimy zdążyć. Tak mi się wydaje, że oni zabijają te dzieci. Idźcie do namiotu i stańcie przed Teklą. To ona decyduje, kto jest godny stanąć przed paniami. Tekla. No dobra. A, będziemy mieli zadania. Tutaj w ogóle jest jakiś kupiec. Możemy z nim... Witajcie! Witam. Zagrać w Winta? Niekoniecznie. To jest taki kupiec, co on po prostu bywa gdziekolwiek jakaś impreza zmasowana. Zawsze musi być kupiec. No i jest to logiczne w miarę. Tutaj jest kowal też. No. Pewnie po to, żeby mi ulepszył... nie ulepszył, tylko naprawił jakieś zepsute rzeczy. Więc naprawmy sobie, co tutaj mamy do naprawy. Kurde, nie miałem okazji niestety wziąć swojego eku nowego, a nie wiem, czy teraz mógłbym się cofnąć delikatnie i do skrzynki sobie pójść chociaż i wziąć moje tego wiedźmińskie rzeczy, albo o wiem, jeszcze lepiej, wykonać wiedźmińskie rzeczy. Ja tutaj mam te schematy niedźwiedzia i tak dalej. Kurde, mogę to zrobić? Kiera się nie zbaguje i bym sobie tutaj zaraz wrócił z całym eku. Chociaż tak. A dobra, zrobiłbym tak szczerze. Tak, ja bym sobie poszedł po teku. Szczególnie, że. A nic nie mówię, lepiej. Mogę tak zrobić? Jeżeli możemy, to ja bym się tepnął. Mam nadzieję, że mi się wtedy misja cała nie zepsuje. O, chyba nie mogę. Nie, szybka podróż wyłączona. Pewnie jakbym poszedł tam z buta. Ale no nie. Gra ewidentnie chce nam przekazać, że nie powinniśmy robić takich rzeczy. No to co? Lecimy do Tekli i musimy uzyskać pozwolenie na to, żeby spotkać się z paniami. A, bo te jelenie to są przyjazne. A, to kumple jelenie. Zaklęte jak pewnie przez panie lasu. Popatrz, dziecko. Kumpel. To Bożątko. Znam je. Ma na imię Janek. Co to, strażnik? A niech mnie, wróciłeś. I widzę, że znalazłeś swoją dziewuchę. Jestem Janek. Poznaliśmy się już dosyć jednostronnie, bo biegłaś przede mną, a ja... No to długa historia. Na mnie mówią Ciri. Miło cię poznać. Co u ciebie? Wszyscy zdrowi, dziękuję. Co was tu sprowadza? A ty? A co ty tutaj robisz? Gdy widzieliśmy cię ostatnio, miałeś na pieńku z wiedźmami. One na swój sposób akceptują moją obecność i chcą mnie na swoim święcie. Dostałem zaproszenie nie do odrzucenia, jak co roku. Pokręcę się tutaj, a gdy słońce wstanie, wrócę do siebie. A wy?
Zmierzamy na szczyt góry. Możesz nam jakoś pomóc? Chciałbym wam to odradzić, ale pewnie próżny trud. Dziewucha jest tak samo uparta jak ty, prawda? Jeszcze bardziej. No właśnie. Droga na szczyt zaczyna się tam, za bramą. A klucz do bramy ma tylko stara Tekla. Nie dostaniecie go, więc lepiej zawrócić. Czy wiedźmy mają gościa? Jesteśmy tutaj, bo szukamy elfa o imieniu Imleit. Ciri uważa, że jest gościem wiedźmy. Taki wielki w pełnej zbroi? Idziecie w dobrym kierunku. Rzeczywiście jest na szczycie góry. Widziałeś go? Tak, po raz pierwszy na moczarach. Woda zamarzała pod kopytami jego konia, a wczoraj drugi raz widziałem, jak zmierzał tą drogą. Dlaczego go szukacie? Zabił mojego przyjaciela. Na twoim miejscu nie szukałbym zemsty. Nawet wiedźmy czują przed nim respekt. Wiedźmy też rozdupce. Dlaczego uważasz, że nie dostaniemy klucza? O rany, gorzej niż z dziećmi. Na szczyt góry wpuszczają najwyżej 3 osoby. Tylko pięknych młodzieńców lub gładkie dziewuchy. Dostają klucz, mogą otworzyć bramę i pójść na spotkanie z wiedźmami. Mnie niczego nie brakuje. Ale on jest stary i brzydki. Jaki z niego pożytek? Potrafię znaleźć zaginiony głos. Więc idź i poszukaj głosu rozsądku. Powie ci, żebyś zawrócił, bo z wiedźmami nie ma żartów. Musimy dotrzeć na szczyt. W takim razie przekonajcie Tekle. Jest ślepa, ale nie da się jej oszukać. Nie będziemy próbowali wykrętów. Damy radę, jestem... Ona siedzi tam, w namiocie. Powodzenia. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Jestem szybki. Jestem wiedźminem. Jestem prawie jak młody. Nawet lepszy. Bardzo ładny głos ma ten młodzieniec. Swoją drogą, ktokolwiek to dublinguje, gratulacje. Dobra, to co, pakujemy się do Tekli. Gdzież? Gdzie moje... Tirilla? Jeszcze nie gotowe, trzeba zaczekać. O, a tu co się dzieje? Można najeść się do syta. Czyli tutaj pływa Janek, tak? Rozumiem. Tutaj te wszystkie Janki i Marcysie. Żadne z was się nie... Rozpogadza się. Ty, a jak to prawda? No nie wiem, czy to prawda, ale w sumie może być to prawda. Podejdź tu, dziewczyno, no dalej. Doskonale by miał jedzenie w sumie. Tak, jaka ona jest? Wąskie biodra, błyszczące oczy. Charakterniczka. Miałaś kiedyś mężczyznę? Nieważne, już wiem. Wybieram cię, dziewczyno. Tej nocy ujrzysz panie. Idę razem z nią. Jeśli ona idzie na górę, to ja razem z nią. Co też kot przeniosł? Jest siwy i żelasty. Jedna blizna. Masz milowe oczy. Cuchnie zakrzepłą posoką i trupem, na dodatek jest stary i bezpłodny. Odrzucam cię, odmieńcze. Dziewczyna pójdzie na szczyt sama. O co tu chodzi? Dlaczego wybrałaś tę dziewczynę? Powiedz mu. Co roku troje wybrańców dostępuje za szczytu spotkania z paniami. I co się dzieje, gdy już dostąpią za szczytu? Gdy wracają, już nie mówią o przeszłości. Są szczęśliwi i zaczynają życie od nowa. Dziewczyna nie jest pierwszą, która została dzisiaj wybrana, ale księżyc stoi już wysoko, więc pewnie będzie ostatnią. Pozory mylą nam się? Źle mnie oceniłaś. Nadaje się nie gorzej od innych. No, dużo lepiej nawet. Dziewczyno? Jest sprawniejsza niż młodzik. Śmierdzi trupem, bo zabija potwory. I zabije każdego, kto stanie mu na drodze do celu. Może się myliłam. Może jest w nim życie. Stary zwyczaj pozwala odwołać się od mojego wyroku, jeśli uważasz, że podołasz wyzwaniu. Jakie wyzwanie? O jakim wyzwaniu mówisz? I odwołuję. Trzeba zejść do jaskini i zanurzyć się w podziemnych wodach. Na czym polega haczyk?
Woda jest głęboka i ciemna. No dobra, chyba damy radę. Przyjmuję wyzwanie. Wiedźma grzem jest. Chodź. Kurde, wkurza mnie ten Mikłofon. Mikłofon, że jest taki, kurde... Że jak będę gadał głośniej, to będą przestery. O. A jak oddalę mikrofon, się. Będzie słyszeć klawiaturę. To moneta z dawnych czasów. Na rewersie płonie falka, dlatego nazywają ją Orenem Mącicielki. Przynieś mi tę monetę. Ale zadowolona, myślisz, że sprytna. Dobra, ekwipunek, ale jestem kurwa sprytniejszy. Ekwipunek, oreczka i pakuję się do tej wody. A tam było coś do podniesienia swoją drogą, nie zdążyłem. Dobra, szukamy. Ue, to jest tak głęboka. A, dobra. A jeszcze utopce są, dobra, to faktycznie chyba nie będzie to najłatwiejsza robota. Ale powinniśmy sobie dać radę. Kurwa, ciężkie te utopce do zabicia. Na kilka strzałów trzeba, a niestety w wodzie nie jestem w ogóle w stanie tutaj zmienić strzałów na inne, tylko mogę tych standardowych używać, co mnie też strasznie denerwuje. Dobra, klikamy sobie tego. Zmysł nasz, jak to się nazywa? Koci zmysł? Nie. Jak to się nazywa? Oren Mącicielki, mamy to, ale tu jest jeszcze jakaś skrzynka. Ktoś tu zostawi jakieś cenne przedmioty. Ło kurwa, schemat negocjator. Ty, a tam jeszcze coś jest. No zarabedę, poczekaj. Ty, tu jaka jaskinia jest. Zaraz oddamy monetę. Jest tu coś ciekawego? Ty, nigdy... Nie wiem, czy tu kiedyś byłem. Chyba, że to jest jakby wyjście docelowe, że ja muszę tędy wyjść, ale... Wydaje mi się, że... Mogłem tu nigdy nie być. Przejdę tutaj? Czy to nie jest to miejsce, do którego mam się udać aktualnie? Chyba to jest zablokowane, żeby tak właśnie nie przeszedł. To jest może jakaś potencjalna tutaj droga wyjścia z góry, nie? Jak stamtąd przyjdziemy. Całkiem możliwe. Oddaj monetę. To będzie takie łatwe? Myślę, że nie. Myślę, że się zdenerwuje, że jej to przynieśliśmy i będzie jakaś bitwa. Aczkolwiek kompletnie tego nie pamiętam segmentu. Albo nie wiem czy będzie bitwa. Ale na pewno, znaczy na pewno. No tak mi się wydaje, że się zdenerwuje. O, tu jest jakiś potwór jeszcze do zabicia po lewo. O kurwa, bies! Dobra, rozpierdalam go. Śmigło! O kurwa, ty! Ty to solidny biesik. Ale my mamy takie solidne miecze, a ja mógłbym mieć jeszcze solidniejsze, jakbym mógł kurwa i się wymienić. Ale nie no, fakt, że ja podpalam, zarażam, atakuję... przestań! Oszołamiam, zamrażam, już było. Podmrażam, nadmrażam, w ogóle ile w Polsce słów na jedno zdanie, nie? Znaczy na jeden wyraz. Zamrozić, później masz podmrozić, nadmrozić. No i każdy trochę oznacza coś innego, no nie? Znaczy, no głównie chodzi o zamrażanie, ale jakby tak... A, tu jest cała jaskinia tego biesa. Ale tak no generalnie to jakby podmrozić, to nie znaczy zamrozić, tylko delikatnie zamrozić. Nadmrozić. To, że zamrażasz do góry. No nie? Pojebane. Dobra, pozbierajmy tu jakieś skarby, co są. A chyba są skarby. Sztabka srebra, to raczej gówno. Czy to jest wyjście? Nie wiem chyba, nie. Chociaż może być tędy wyjście. Nie, tu chyba spadł jest jakiś w dół. A, z powrotem możemy... a co to... A, pływa tutaj ten, utopiec. Już myślałem, że tam jakiś... Ziomo, martwy. No to tędy, popodnośmy tutaj te oreny. Kurwa, sporo osób tu zginęło. To rozumiem, każdy tutaj wyłowił ten mącicielki. Monetę mącicielki, ale niestety biesa już kurde nie pokonał. Nie udało mu się. A tu widzisz, niespodzianka. Nie pierwszy, nie ostatni biesik.
Gerward by musiał popracować trochę nad kondycją. Albo my Gerwardem musimy popracować nad tą kondycją, bo co chwilę mi się ona kończy. Wkurza mnie to, że się zatrzymuje. Ej, nocy, coś się zdarzy. Witam. Zaczynałam się już martwić. Coś się zdarzy. Chodźmy po klucz. Coś się wrócili. Czego chcecie? No jak co? Ciekawi mnie, co jest na szczycie góry. Powiedz mu. Tam a to już gadaliśmy. Panie, a nie. Ale tylko wybrani mogą je oglądać. To wiem. Chcę się dowiedzieć. Tutaj nie dowiesz się niczego więcej. Dobra, no to mam monetę. Monetę z dna stawu. Cuchniesz lamem. O! Nic na to nie poradzę. Masz zamiar. Zaciąłem się, widzę. Zawsze. Co stream, co odcinek dzieje się zawsze to samo. Znaczy co każdy nie, ale co jakiś czas wybrany akurat mi się kamera zacina. Nie wiem z jakiego powodu w sumie. I w ogóle teraz się jakby nie odłączyła, więc nie miałem tego dźwięku takiego charakterystycznego do odłączenia kamery. A szkoda. Pokaż monetę odźwiernemu za bramą. Tak, bo tak bym wiedział. Co to znaczy. Marika otworzy wam wrota, a teraz idźcie. Łatwo poszło. Teraz, nie musiałaś nurkować tej jaskini. Teraz mi się przypomniała, co oznacza moneta mącicielki swoją drogą. Kiedyś opowiem ci o zleceniu na zewnątrz. Chyba wilk. Dobra, ja mam za nią iść, tak? Wejdź na drogę prowadzącą na szczyt góry, a nie będzie szybciej jak ja kurwa sam pu- A, dobra, jak będę biegł, to ona też będzie biec. Zapomniałem, że to jest taka mechanika. Dobra, pakuję się sam, będę przed tobą kurwa, kto pierwszy? Strasznie się ślimaczysz. Nowy znacznik, wejście. E ty, ale to gdzie tu była niby brama? A tu będzie. A, dobra, i musi nam otworzyć. Dobra, dziętki, trzymaj się. Fajne w ogóle zrobione są te jaskinie. Zazwyczaj nie widzimy kolorów w tych jaskiniach, bo nam się kot psuje nam to. Kurde, powieszenie jakiś ziomuś jest. Siemano. Jak cię zwą, dziewczyno? A ciebie? Nieważne jak cię zwą, na szczycie góry zostawisz swoje imię i dostaniesz nowe. Droga wolna. A ty? Mamy tu coś do załatwienia, więc po prostu nas przepuść. Chcesz mi rozkazywać, ty, człowiek? Przeszedłem próbę i mam na to dowód. Poznajesz? Orden mącicielki. Wyrok śmierci. No to co, walka. Właśnie to o to mówiłem, że zdradziecka. Zdradziecki szmulec jebany. Co to w ogóle za jakby potwór, rodzaj potwora? Diabeł, ale... A w ogóle kurwa chuj... A nie, to jest ten! To jest chyba jeden z rodzajów tego kamiennego gagatka, jak oni się nazywają? No nie pamiętam, takie kamienne potwory. Nie traćmy czasu. Ja zajmę się Imleritem, a ty pójdziesz zabić wiedźmy. A Valach mówi, że siedzą w korzeniach dębu. Nie ma mowy. Ja idę po Imlerita. Dobra, zagrajmy o to. Papier, kamień, nożyce. A do trzech. A do dwóch. Psia krew. Gramy jeszcze raz. I Melik los zdecydował. Nie ma mowy. Ja idę na górę. Ty idziesz, powiedzmy. Tak. Kamień, papier, nożyce zostały zadecydowane tutaj. Groźne. Uważaj się. To zobaczy z jednym z najpotężniejszych ziomków. Ty też uważaj. Na tej planecie. Dobra. Czyli co, pakujemy się już bezpośrednio do... A, teraz będziemy Cyrillą chyba grali. Przez przynajmniej tutaj chwilę. Muszę jakoś dotrzeć na dół. Okej. Dobra, więc kontynuujemy sobie historię Cyrilli. Musiałem przerwę zrobić, a Cyrilli nie ma jaskółki, więc nic nie będę widział. Czemu tak cicho jest ta gra? Co za cicho? Tylko mnie słychać. Ty to... A nie, chyba jest okej.
No dobra, jakiś speedzik? Szybciej, szybciej. Pozbierałbym te składniki, ale to w sumie nic mi nie da. I tak zaraz, no w ogóle Cyrillem nie jestem w stanie nic zrobić. W ogóle mega ładna jaskinia. Ta gra jest kurwa jakaś mega ładna, nie wiem, czy te kolory jakieś, te filtry nałożone na odpowiednie lokalizacje sprawiają, że naprawdę gra ma dużo więcej uroków w sobie. A nie jest młodych chyba, bo to był jakby głowa... Jaki on był? Żył miłością i nie zaznał goryczy. No ta środkowa. Mniam, mniam. Dobra, już, już. Czyli to... nie. Czy to są Maciusie? Nie wiem. Czy to Maciusie tam giną, czy... czy ci ludzie, co przychodzą młodzi i oni z tych młodych zabierają jakby krew. Dobra, walka chyba, co? Nie, no to nie jest jakby głowa Kidosa, więc... wolałem tamtą formę. A, tu jest ręka Maciusia. No tak, nie, to Maciusia chyba też są, ale Maciusia chyba jedzą na... Maciusie jedzą na górze. A tutaj... tutaj tych, co przyprowadzałem. Wiedziałyśmy, że kiedyś wrócisz. Chociaż oni podobno schodzą. Wciąż pamiętamy, jak smakujesz. Na dół, z powrotem. A może to jakieś złudzenie? O kurwa, Ojojoj. Kurwa, przecież to będzie... o, ja wiem, to jest mega ciężka walka, nie? Użyj tego, pyk. Dobra. Ale to nie będzie łatwe. No nie, nie, to jest ciężka kurwa misja. Dobra, musimy się nauczyć, co one robią. Oj. Proszę, jakieś, nie wiem, leczenie, cokolwiek. Najpierw rozpierdolmy najgrubszą. Kuchtę. Chociaż to nie jest dobry pomysł, bo to jest tank, one są tanki. Oj. Umiejętność? Pyk. Dobra. A regeneruje mi się z czasem życie, jest git. Oj. Kruki trzeba uważać. O, to jest tryhardzik robiony. Oj. Dobra, nie zna... jest dobrze, kuchta jest rozpierdalana, fuu. Oj, ale piękny unik zrobiłem. Dobra. Nara. Dobra, teraz przątka. To mnie najbardziej wkurwia, że wygląda z najgorzej. W sensie tak mi triggerują te oczy tu. Nie wiem, jak to nazwać. Ja mam to... jest taka choroba... strach przed jakby dziurami w ciele, to i jak to widzisz takie rzeczy, to się triggerujesz, tak jakieś takie właśnie dziury w ciele. Nie dotyczy to jakby takich normalnych dziur, tylko takich, powiedzmy, właśnie nienaturalnych, takich dziwnych, niespotykanych. Skok! Ty, a on nas nie wyczuje, ten Imerich? Czy ten drugi, nie wiem jak on się nazywa, to nie jest Imerich. Ten ziomo tam nas nie wyczuwa, że my skaczemy jak pojebani? Chyba, że na takie małe odległości to możemy i on nas wtedy nie wyczuwa. Dobra. Jo, cię kryńca. Broń... a, w ogóle my bijemy broń stalową, a nie mam innej. Kurwa, żebym zaraz nie padł. Pyk, dobra. Pyk, dobra. Żebym się nie wywalił. Dobra, pach. Unik został zrobiony. Umiejętność użyta została. Dobra, ty, dobra, koniec. Poskaczałem sobie teraz prawo-lewo przez chwilę. Epilepsy warning. Chociaż chyba, żeby wywołać generalnie epilepsję, są potrzebne, z tego co pamiętam, tam chyba 3 na sekundę mignięcia. Poniżej tego jest jakby bezpieczne nawet dla osób, którzy mają epilepsję.
To w ogóle można mieć epilepsję? Ja nie wiem, jak to działa. Czy to u każdego może się striggerować? W sumie nie mam zielonego pojęcia. Dobra, już się wyleczyliśmy, więc możemy walczyć. Kurwa, no nie jest łatwa. Ono w sumie jest najcięższe. No kurwa, zostawiłem ją na koniec. A to może i dobrze w sumie. Dobra. Było fajnie. Ale elo. O, a dobra, nic nie mówię. Tam się coś rusza, Maciuś, ręka Maciusia. On tam żyje nadal w tym brzuchu. Patrzcie, rusza się. Uwolnij Maciusia. Oj, nie patrzę na to. Nie patrzę ze względu na to, że się boję, tylko... Elite jest pewnie na samym szczycie góry. Tylko ze względu na to, że... Właśnie te oczy mnie strasznie triggerują. Dobra, myślę, że musimy się trochę przygotować przed tym, jak stwierdzimy, że... Idziemy się ponapierdalać z Imerichą prawą ręką właściciela, znaczy właściciela. Szefa dzikiego gonu i myślę, że... Możemy sobie użyć jakiś tutaj odwar. Nie wiem, czy z katakana? Większa szansa na zadanie obrażeń krytycznych. Spoko chyba. Zadawane obrażeń regeneruje żywotność. Wyssanie żywotności. Lifesteal taki. I to powoduje, że... Kurde, fajny też w sumie. Tylko przeciwnik musiałby mieć dużo HP, to wolę chyba to. Wypijemy sobie to, tu sobie założymy lepszą, ulepszoną jaskółeczkę. Tutaj jedzonko. No i dobra, i tyle. Tutaj możemy jeszcze włożyć w sumie biały miód, bo to anuluje mi zatrucie eliksirami. Tak jakbyśmy ostry wpierdol zostawali. F5 i lecimy, co? Jeszcze Quinn. Łysa góra. O, miejsce mocy. Ty, no właśnie, ja mam tyle punktów do wydania, stop. Magia, to miejsce mocy. Jo, cię kręcę, chyba z 5... 5 punktów mam chyba do wydania, pokaż. 8? O kurwa, dobra. Każda walka rozpoczyna się z jednym punktem adrenaliny. Ojej, ile to jest rzeczy do teraz do tego, do ogarnięcia. Wydaje mi się, że coś tutaj byśmy zadymili, co? Kolejny atak po udanym kontrataku? No nie, wolałbym chyba to, że dostajemy adrenalinę. A, generowanie adrenaliny, a nie, zwiększa się tylko. Czyli tutaj mamy tylko większą adrenalinę. No ale większa adrenalina powoduje, że jeżeli postać mi zada damage, to mi się te jakby odnowi to HP. To jest chyba całkiem OP. A tutaj nie ma nic ciekawego? W czasie dnia regeneracja? Pewnie jest coś ciekawego. Lekki rynsztunek dodaje obrażeń krytycznych. Tu eliksirki. Maksymalna tolerancja 30, gówno. Przyspiesza regenerowanie adrenaliny. Rzucanie znaków również generuje adrenalinę. A my mamy tutaj takiego perka, że mogę rzucać znaki kosztem adrenaliny. To nie będzie takie combo, że ja rzucam kosztem adrenaliny i momentalnie kiedy rzucę, to mi się wzrasta adrenalina? Pewnie będzie. Pewnie moglibyśmy to zrobić. No ciężki wybór. Ale chyba pójdę w to. Tak mi się wydaje. Mogę zresztą ulepszyć jakby, o, zrobić coś takiego i teraz mam, nam się tu powinno... Bo mi się to jakby alchemiczne drzewko odblokowuje w momencie, kiedy ja wydam, a tutaj punkty. Czyli jeżeli w tym drzewku w szermierce wydaję punkty, to mi się nie odblokowuje tutaj też. A myślałem, że to tak działa, kurczę. No niestety. No dobra, to idziemy w szermierkę. Tu może być coś fajnego. Powoduje u przeciwnika efekt krwawienia, który zabiera 25 punktów żywotności. No kurwa, no fajne. Zmniejsza odporność na obrażenia u przeciwnika. Każdy punkt adrenaliny zwiększa jedną szansę na natychmiastowe zabicie przeciwnika? Kurwa. To jest one-shotowanie. Nie, no to jest pojebane, ty. To już jest za mocne, nie? One-shot. Możesz walnąć. Crazy. Krytyczne trafienie z kuszy wyłącza specjalne zdolności potworów. Ty, ale ja nie wiem, czy ja bossa też mogę, mam 2% szansy na one-shotowanie bossa?
Nie, ale chyba nie idziemy w szansę. Chyba pójdziemy to, że krwawienie. Nie wiem, kurwa. Idę w krwawienie. Możliwe rzucanie znaku na najwyższym poziomie. Wymaga 3 punktów adrenaliny. Idziemy w to. 125 punktów żywotności na sekundę. Albo adrenalina plus 25%. Wydaje mi się, że pójdziemy w to. Okaleczenie. Że będziemy tak cios i ucieczka. Cios i ucieczka. Dobra, bo się trochę nad tym musiałem pozastanawiać. F5, nie mogę kliknąć. Halo, F5? F5, no muszę zapisać, no. Dobra, możemy się bić. A tutaj ten, jak on się nazywa? I Merich nagle ucieczkę robi, tak zwaną. Ty, a to nie jest ty, po prawo... Szmulcu jebany, przecież wypuść... Ty, po prawo to był ta. Ten sukup, którego wypuściliśmy. I uciekł z Nowigradu. Nie no, żeby na chuju takiego chuja skakać. Siostry powiedziały, że przyjdziesz. Widziały twoje nadejście w lustrze wody. Nie dojrzały w nim dziewczyny, ale przyszedłeś razem z nią, prawda? Przyszedłem tu sam. Jestem tu sam. Kłamstwo, które nic nie zmienia. Marecie, ale masz soj bojowy ten głosik taki. Znaczy, no męski, ale w tej masce to ci dodaje 3 razy więcej powagi. Dobra. No co? Proste, że go rozpierdalam, tak? Uej! Uej, dla dzieciaczków widzę bosik, co? Nie no, ja to skalowanie potworów to ja mam odpalone, bo to coś mi tu nie gra naprawdę. Rozgrywka, poczekajcie. Droga ku zagładzie. Podniesienie poziomu przeciwnika włączone. Uej, dobra, jesteśmy tak. Och, dobra. Aha, rozumiem, w czym kurwa haczyk jest. Czyli że... A czemu mi się nie regeneruje życie? R. Tak jest. O kurwa. O, pięknie, pięknie, cyk. Dobra. Wydaje mi się, że mamy to. A czemu on nie krwawi? Ty, ja mam krwawienie, on nie krwawi. Halo, on powinien dostać damage z krwawienia. No kurwa, a mogę zrobić kontrę? Aha, rozumiem. A nie krwawi. No dobra, czekajcie, to jak on nie krwawi, to weźmiemy sobie opanowanie, czyli zwiększa punkty adrenaliny. A nie mogę w trakcie walki, to nieźle. Skoro miałem wiedzieć, że skurwysyn nie będzie krwawił. Jakąś za dobrą zbroję ma jebana. Ciekawe, czy mogę na niego jakby... A co... Igni! A, nie. Axie? Nie, no coś musi na niego działać. O kurwa! Dobra. Kurwa, jednak mocny bosik. Co miałem powiedzieć? Nie wiem już, co miałem powiedzieć. A czemu on tak... A, on jak zamarznięty, to chyba... Chyba lepiej mu idzie bicie. Dlatego ważne jest jednak Igni, tak mi się wydaje. Raz na jakiś czas tutaj rzucić. O, dobra. Po 400 mu zadaje, jak nie ma tego, jak nie ma... Jak nie jest jakby... zamrożony, a jak będzie zamrożony, wiem co może zadziałać. Na niego, też te... nie. Jest jeszcze nie zamrożony, jeden może na niego zadziałać. Gwen. Chodź działać. O, spowolnij... ale to... Chuje mi da w sumie. 700 mu w jeden bije! Dobra. Chodź zatem. Oj. A nie, 400. A 700 temu w plecy bije. O kurwa, ty, nowy. O. A co tak potrafi się teleportować, pierdolony jebaniec?
No zostaw rzecz, psychopato. A dobra, po wykonaniu combo ma chwilę przerwy. No odsapnięcie. Ignij. Dobra, jak będziemy dobrze klikać te uniki, to będzie dobrze. Plus ja mam tą umiejętność, że mi się odrodzą z punktów adrenaliny życie, więc S. A to jest tak dziwnie w Wiedźminie zrobione, że mimo tego, że nie zadam mu, jakby nie zjadę mu tego paska życia do maksa, to ta scenka jakby jak zabijam. Wiedźmin, którego zabiłeś. Jak ten? Z Avengersów, ten ziomuś. Kurwa, nie chcę wiedzieć, ile takie coś by ważyło. 30 kilo. Ale brzydol. Nice. Bochman, ile doświadczenia w ogóle? No i co, misja wykonana, chillera utopia. Siedzimy sobie, patrzymy sobie tutaj na zachodzik słońca. Tylko wieśniacy nie będą zadowoleni chyba. Udało się. Ledwie. Niby ich uwolniliśmy, ale nikt nie będzie o nich dbał. Zabiłam tylko dwie wiedźmy. Jedna uciekła z medalionem Wesemira. Psia krew, jedyna pamiątka, jaka mi po nim została. Pomściłaś Wesemira? Pomściłaś Wesemira. A Valach mówi, że tylko zemsta na zimno daje satysfakcję. Myli się. Teraz powinniśmy odnaleźć Aradina i zabić go. Wydaje mi się, że zemsta na zimno nie daje satysfakcji. Co powiedzieć Yennefer, jak już dotrzemy do Nowigrada. Właśnie taka bezpośrednia zemsta daje najwięcej satysfakcji. Po czasie to... Chociaż no, to zależy, o co chodzi. Chyba, że naprawdę jest. Tak, jeszcze chwilka? Nie no, ruszajmy. Tak, ruszajmy. Cieszę się, że przyjechałeś tutaj ze mną. Dziękuję. Chodź. Zbierajmy się. No. Jaki Wiedźmin. No nie przestanę, ale ta gra jest po prostu za dobra. Nie przestanę gadać i chwalić Wiedźmina. Za dobra jest ta gra. Dąb umarł. I Dąb i Wiedźmy. To było wasze ostatnie święto. No, sorry. A żołędzie? Tyś kurwa, żołędź. Nie wiem, co z waszymi żołędziami. Droga na górę jest wolna. Możecie iść ich szukać. Albo wracajcie do siebie. To już nie jest ziemia niczyja, ani ziemia pani, tylko wasza. Znaczy się, co mamy robić? Chodź, na nas już czas. Radźcie sobie sami. Wiesz, nie wiem, głosowanie. Zostań ktoś szefem i tyle. Królem ziemi Velen. Zobacz, jaka okazja jest, żeby zostać szefem całego Velen. Nowy król może tutaj powstać. Ciekawe, co będzie z ziemią niczyją w sumie. Ale pewnie na końcu dowiemy się, co tutaj się z tą ziemią stało. Słuchajcie, godzina 4 minuty już. Nie wiem, czy nie chcemy tutaj zakończyć odcinka. Wydaje mi się, że to jest dobry moment na to, żeby zakończyć odcinek. Tak. Kurwa, nie ten przycisk. Wydaje mi się, że to jest nawet świetny moment, żeby zakończyć odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie tego, a my widzimy się jutro. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
Czy piękna gierka.